Większość Rosjan nie pamięta już o tej aferze. Jej początki sięgają czasów II wojny światowej. W archiwach sądowych można znaleźć akta sprawy, która nie wyszłaby na jaw, gdyby nie incydent na lotnisku w Kiszyniowie. Postawcie tu bagaże. Dzieci, przestańcie biegać. Spokój. Dzień dobry. Kupiec specjalny? Nie, jedziemy na zjazd. A to? Do wyznaczania azymutu. Mogę? Pewnie. Polowanie na lisa, taka nowa dyscyplina sportu. Tak? Od wielu lat w to gram. Jesteście sportowcem? Nie. Raczej lisem. Dzieci? Masza, Katia? Co z wami, towarzyszu majorze? To państwowe pieniądze. Zabierzcie je natychmiast. Trzeba pomóc towarzyszowi majorowi podnieść każdy banknot. Dzieci, dalej. Walizka pełna 100-rublowych banknotów bez poświadczenia. W rękach oficera bez obstawy. To budziło podejrzenia. Oficer przedstawił się jako kapitan Jurij Konstantiner, szef kontrwywiadu w jednostce wojsk inżynieryjnych UVS nr 5. Zatrzymano go. Nagle zadzwonił telefon. Ktoś poprosił dowódcę transportu. Ten po chwili zwolnił Konstantinera i pozwolił mu odejść z pieniędzmi. Jednostka numer 5 nie istniała. Nazwa ta służyła za przykrywkę grupie bezczelnych oszustów. Przyznali sobie stopnie i odznaczenia wojskowe, po czym ściągali reparacje wojenne w okupowanych Niemczech. Zarabiali miliony rubli, gdy reszta Rosjan cierpiała w biedzie pod totalitarnymi rządami Stalina. Stworzyli przestępczą sieć za zachodnią granicą Związku Radzieckiego. Przebierali się w mundury i udawali wojskowych. Dzisiaj to jeszcze wyobrażalne, ale wtedy nie. Udawało im się tylko dzięki wysoko postawionym opiekunom. Czerwona mafia. Mafia w wojsku, rok 1952. Sioku, zabieraj stąd konia. Nie mogę, kopyto mu utknęło. Niemcy się przebili, uciekajcie. Co się dzieje? Towarzyszu, ten pacan z koniem blokuje most. Trudno, musimy jechać. Jak to? Czołgi muszą się przeprawić. Ewakuować ludzi. Tak jest, bierzcie rzeczy i wynocha. Nie. Jakie nie? Wszyscy wynocha z mostu. Oszuści, podający się za wojskowych inżynierów, zaczęli pojawiać się już w pierwszych miesiącach najazdu armii niemieckiej na ZSRR. Gdy wycofująca się Armia Czerwona trafiała na zniszczone mosty i drogi, konieczna była pomoc jednostek inżynieryjnych. Wesołą wojenkę toczymy.
We wrześniu 1941 roku Nikołaj Pawlenko, członek radzieckich wojsk inżynieryjnych, został wysłany do obwodu kalinińskiego. Nie ma dróg, mostów, umocnień. Żołnierze nie mają nawet łopat. Dostają tylko rozkazy. Jak walczyć? Za pomocą kawałka papieru. Ludwiku, to ty? Przynieś suche ubrania. Co się stało? Jesteś ranny? W kraju zapanował chaos, niemal anarchia. Utrzymanie porządku na froncie przypadło siłom bezpieczeństwa. Zarówno jednostkom kontrwywiadu wojskowego pseudonim Smiersz, jak i siłom NKWD. No ty czu? Co z wami? Ty czu żopy, kurwa. Co mi tu wciskacie? Pracujecie dla nas od 36 roku, Pawlenko. Znam cię aż za dobrze. Rozkaz jest prosty, bo widać tu ślady sabotażu. Aresztujcie i przesłuchajcie tego błazna. Dowiedzcie się, z kim współpracuję. Nie mogę, towarzyszu, mam inne zadanie. A poza tym... Jesteśmy z tej samej wsi. Ziemliaka to mój. No, czytaj. Czytajcie. I wsłuch czytaj. Na głos. Podobno wśród bolszewików są tacy, którzy nie potrafią użyć siły wobec sabotażystów. Jeśli faktycznie tacy się znajdą, należy ich bezzwłocznie zlikwidować. Są bowiem groźniejsi od niemieckich faszystów. To ich надо уничтожить в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Подпись прочитай, гною. Сталин. Товарищ Сталин. Так что я тебя Dlatego сейчас... вас teraz zlikwiduję. Просто так. А по личному... Nie dla hecy, tylko z rozkazu towarzysza Stalina. Почетно будет. Czujecie się zaszczyceni, kłacka gnido? Tak точно. Tak jest, towarzyszu. Товарищ... Jestem zaszczycony. Почетно. Молодец. Браво. Молодец. Сметливый. Спрытный jesteś, Коля. Коля. Заменника папы. Ale staraj się dalej, żeby odkupić winę swojego ojca, młynarza. Pawlenko nie stykał się z NKWD po raz pierwszy. W młodości został tajnym informatorem tej służby, aby uniknąć aresztowania. Myślał, że o sprawie zapomniano. Oskarżono go za złamanie tzw. prawa trzech głosów z 7 sierpnia 1932 roku. Na czym polegał? Jeśli ukradłeś nawet odrobinę żywności, choćby te trzy kłosy zboża, groził ci pluton egzekucyjny. Pawlenko przedstawił przełożonym fikcyjny rozkaz i zdezerterował z frontu. Zabrał ze sobą Ludwika Rudniczenkę. Nie zamierzał wracać. NKWD nie okazałoby mu litości. Два сокола ясных вели разговоры, а соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Вот, Тома, этот сладкий цветок. Тома, то квяты для тебя. Спасибо. Dziękuję. Как настоящий. Jak prawdziwy. Коль. А ты мне что? Коля, ты мне coś дашь?
Ну, покажи. Покаж. Ты прям... Артysta z ciebie, bracie. Ładne. A ja однажды sztampy z kabluka wyrysłem. Raz zrobiłem pieczątkę z obcasa. I podrabiałem bilety do kina. Słyszałem про эти билеты. Ja тебе... Słyszałem o nich. Dam ci coś cennego, żebyś miała co sprzedać na czarną godzinę. Tak, już jestem. A to kto? Znakomy nasz? Przyjaciel. Żenich mój? Mój narzeczony. My z nim w hospitalu poznakomy. Poznaliśmy się w szpitalu. Niemcy przyszli. Jak przyszli Niemcy, uciekliśmy razem. Юрий Константинер. Юрий Константинер. Mechanik samolotowy i bezdomny Żyd. Słysz ty, ty nie swoje grzy. Wdepnąłeś na nie swoją grządkę. Pawlenko. Ludwik? Ludwiku? Musimy pogadać. Zaraz wrócimy. Ludwik! Ty czego czekasz? Na co czekasz? Ludwik! Ty czego widzisz? Co ty wygadujesz? Chcesz, żeby Toma na nas doniosła? Daj spokój. Taki z niego narzeczony jak ze mnie. No i sam mówisz, że zostało nam kilka dni życia. Niby dlaczego? Zinka mówi, że jest w ciąży. Zinka mówi, że... Bieremna. Musimy wykombinować, jak to wszystko przeżyć. Święte słowa. Podsłuchujesz? To szpieg. Pogadamy? Siadaj. Podczas odwrotu na każdej drodze wpadaliśmy na niemieckich dywersantów przebranych za nasze oddziały pomocnicze. Schwytano ich, ale zdążyli narobić szkód. Wtedy na drogach można było wpaść na każdego. Nie wiadomo, kto przyjaciel, a kto wróg. Сразу как ты не разберешь. Ситуация была деликатна. Обу дезертеров najprawdopodobniej poszukiwały их jednostki. Musieli coś szybko wymyślić. Pawlenko zrozumiał, że gdyby wrócił do swoich, stanąłby przed sądem wojskowym. Zobaczył porzucony sprzęt wojskowy i wpadł na genialny pomysł. Całą noc nie spałeś? Już wiem, co robić. Zostało wódki? Słuchaj, jeśli by oni byli w formie strojicieli, gdyby nosili mundury wojsk inżynieryjnych, uszłoby im to na sucho. Kto? Niemcy, o których mówił Konstantiner. Zsiana ta gorzka, czy co? Z takiego obcasa zrobisz pieczęć? Pewnie. Jaką? Jednostki inżynieryjnej. UVS. UPS. Kumasz? Przed wojną robiłem na budowach. Zobacz, co się tam dzieje. Ile sprzętu wala się przy drogach. Już rozumiesz? Tak. To do roboty. UVS numer 5. UVS.
Номер 5. Хорошо. Добра. Ты мой сапог не... Видел есть другий? А, там. Там есть. Бураки. Plan był bardzo śmiały. Z drugiej strony Pawlenko wiedział, że w ówczesnych okolicznościach jednostka o charakterze budowlanym była niezbędna i że stosunkowo łatwo byłoby się pod nią podszyć. Wystarczyło podrobić pieczęć, kupić mundury i wytrzasnąć skądś pozwolenia. Pawlenko podrobił dokumenty i pojechał je potwierdzić do lokalnego komendanta w Kalininie. To nasze? No. Tak. To do nas, jak w pierwszym kołchozie. Tyle samo było w pierwszym kołchozie. A wiesieli, a bus podagnać. Miały być konie. Co to za szkapina? Sam jesteś szkapina. To wspaniały ogier. Poprzednio należał do kompozytora Czajkowskiego. Skąd go wziąłeś? Na rynku. Z targu. To Nail. Nazywa się Nail. Pomógł mi kupić mundury. A co zrazu majora? Musiałeś robić ze mnie majora? Nic skromniejszego nie było? Kolega kazał znaleźć coś, co budzi szacunek. Chodziło o wozy i sprzęt. Mamy wyglądać jak oddziały pomocnicze. Строительную часть косить надо. Tak, ładna. Czechłow. Czechłow, odpal silnik i zatrąb. To zrobi wrażenie. A wy tu da сюда pokatajcie. A wyjeździcie w tej wewce, żeby wyglądało, jakby do miasteczka wkroczyła cała armia. Suity. Żeby się działo. Idę. Czekaj. I weź łój. Ma być gwarno. Będzie. Trochę dyplomacji nie zaszkodzi. No co? Z Bogiem. Z Bogiem. Tak, co ty kręcisz? Sam się żegnaj, poganinie jeden. Zawadzi, Nail. Odpalaj wóz. Entuzjazm Pawlenki i dary, które wręczył przełożonym, wystarczyły do zatwierdzenia UVS-5. Komendant przydzielił im nawet część żołnierzy z lazaretu. Pawlenko i spółka umieli wykorzystać luki systemu socjalistycznego, używając czysto kapitalistycznych metod. Działali jak syndykat. Самый прогрессивный капиталистический методы хозяйствования в то время. То есть, по сути, действовал капиталистический синдикат. W ramach pierwszych zleceń budowali bunkry i okopy. Pawlenko przekupywał wojskowych, a z kolei wynagrodzenie motywowało jego ludzi. Ребят, где Павленко? Что это? Co to? Понравится твоей жена. Жена będzie zachwycona, szefie, to złoto księżniczki Tarakanowej. Tarakanowa, złoto. No ty wrzesz. Przestań łżeć. Znam, gdzie wziął. Wiem, skąd to masz. Dołożyli. Uciek. Krzyż. Przysięgam, że wykopałem. Maszol? Co ty? W złą stronę się żegnasz. Bosurmanin, Maksymowicz. Towarzyszu komendancie. Zreszycie obrócić. Chcę zdać raport. Czekaj, ludziku. Zostaw wszystko to здесь. Zostaw to, ale nie sprzedawaj więcej naszych koni wieśniakom. Nie prodawaj, a to rozstrzeliaj. Bo każe cię rozstrzelać. Nie trzeba rozstrzeliwać ić już. Co jest? Kola przyjechał, czekista, który chciał mnie aresztować nad Wiaźmą. Fatalny moment. Co
Bardzo niedobrze. Co robimy? Właśnie, co? Znasz co? Pójdź, znajdź mnie. Znajdź Jurija. Da? Tylko upolnomoczonemu na глаза. Tylko żeby oficer cię nie zobaczył. No dawaj, dawaj. Na co czekasz? Idę. Idę. O księżniczce Tarakanowej. Tak, точно. Tak jest. Wieśniacy mówią, że przejeżdżała tędy z Pugaczowem. Może upuścili. Przepraszam, ale widać, że to skarb z dawnych czasów. Klad. Stary. Nie, nie pochodzi. Nie wygląda. Pewnie majątek jakiegoś kułaka. To się ustali. Od razu tak mówiłem, że to jednak ustalicie. Zgadza się, wszystkiego się dowiemy. Skąd macie pozwolenie na budowę tej drogi? Jesteśmy jednostką budowlaną. Macie pozwolenie tylko na schron i bunkry. A na to? Ale jak tu działać bez dróg? Materiał, sprzęt specjalny. Jaki do cholery? Macie pozwolenie? To cię pieczątka jakaś. Z tą pieczątką jest coś nie tak. No, nieprawda. Dziwnie wygląda. Winowat. To moja wina. Kapitan. Kapitanie, macie tu podpis komisariatu obrony. A powinien być lokalnego wydziału drogowego. Słyszeliście o nim? Tak jest. Od dzisiaj wykonujecie zlecenia NKWD. A co ty lubisz? Z czego się tak śmiejecie? Sami wiecie, towarzyszu, że teraz będzie weselej. Mądrze powiedziane. Zamieszanie w związku z organizacją wewnętrzną sprzyjało oszustom. Na początku wojny część jednostek wojsk inżynieryjnych podlegała Komisariatowi Obrony, część zaś NKWD. Ministerstwo założyło własny urząd do spraw budowy dróg i mostów, w skrócie GUSZODOR. NKWDziści przydzielali sobie dodatkowe środki, aby podnieść swój status. Rzucali kłody pod nogi jednostkom wojskowym, w sensie biurokratycznym. Dlatego wiosną 1942 roku jednostki inżynieryjne armii były w totalnej rozsypce. Вот так вас, красных командиров. Так się załatwia dowódców. Jeden ruch, drugi, damka i partia przegrana. Что, Коля? Теперь у нас с тобой... Mamy nowych zwierzchników. Уполномоченный твой барашек. Чекиста забрал łup. А это что значит? Wiesz, co to znaczy? Шустрый ты. Szybko myślisz. Ale to nic nie znaczy. Любишь ты... Dobrze grasz w warcaby. В дамки играть. Только в жизни... Ale w życiu panują inne reguły. Oficer wziął złoto? No. Wziął. A pokwitowanie zostawił? A jak ty wiesz? Co powiesz na taki kwit? Podряд хороший. Dobry rozkaz. Daleko stąd? 200 z hakiem. Rodniczenko! Rodniczenko? Czego? Słyszysz? Nie czego, tylko tak jest. Ruszamy. Mówiłeś, że z tobą będziemy bezpieczni, a tam jest gorąco. To nic i tak trzeba było ruszyć się z Kalinina.
уходить. Ну что, насели? Что так сидите, сбираем еще? Давай, 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 живо. Горик, вставай, давай. Как эта часть могла существовать? Яким чудом jednostka istniała так długо? Można spekulować, że wszyscy członkowie byli agentami NKWD, albo wymyślać inne fantastyczne wersje. Prawda jest taka, że zebrali się tam awanturnicy ze smykałką do oszustwa. По-своему талантливые мошенники и авантюристы знали себя на людской натуре и умели сбудовать организацию. Создать такую организацию, которая действовала. Что? Что то механику? Забыл, как... Запомнили что? Я тебе зачем спирт дал? Дал им тебе спиритус, чтобы ты промыл наrzędzia. Смотри. Ну то patrz. Тихо. Cicho, nie trzęś. Działa baza naziemna numer, tu smok. Jaki smok? Słabo słyszę. Dwunastka odbiór. Wysyłamy do was jednostkę inżynieryjną. Weźcie ją pod swoje dowodzenie. Słabo słyszę, przerywa. Przykaz przyjąć pod swoje komandowanie. Dwunasty. Was słucha. Dawaj. Słysz ty, Sielizień. Smok, szkoda, że nie kwatera główna. I tak nie uwierzą. Nie ucz ojca, jak dzieci robić. Ruszamy na czelniku. Nagle jak z podziemi wyrastała jednostka, która porządnie budowała drogi. Miejscowi sekretarze z radości ściskali Pawlenkę. Wszystko było zniszczone, jego ludzie pracowali uczciwie. Nikolaj Pawlenko i Jurij Konstantiner podzielili się rolami. Pierwszy odpowiadał za organizację budów, drugi za bezpieczeństwo. Armia Czerwona wyzwalała kolejne europejskie miasta, a dowódcy UVS-5 dawali w łapę coraz wyższym rangą dowódcom. W maju 1945 roku ich oddział wkroczył z Armią Czerwoną do Berlina. Pawlenko dosłużył się już stopnia pułkownika. Jednostka liczyła ponad 200 żołnierzy. Nie надо быстро, надо аккуратно. Поставь его. Переящик. Weź skrzynię. Что свободно? Ile ciężarówek? Мало. Będzie 8. Za mało. Skąd mam wziąć więcej? Tak, a co w ящике? Zabieraj to. Что в ящике? Zabrać. Co jest w skrzynie? Толкнем их больше. Obrazy. Я нашел. Вышлем ее до Польски. Для живописи они. Знаразуем кильку конессеров. Dobrze zapłacą. Что с золотом? А золото? Стойте. Стой! Стой, я говорю! Я спрашиваю. Гуси, jesteście? Дай. Людвиг! Людвиг, co mówiłem? Куда? No co? Ты что, издеваешься? В какой вагон? Który wagon? Четвертый. Czwarty. Быстро эти. А те два odesłać. Бери. Pawlenko miał sprawdzony system. Jak we wszystkich miastach, także komendantowi wojskowemu Berlina wręczył łapówkę. Ten zaś wydał nieoficjalną zgodę na przewóz łupów. Tymczasem narastał konflikt między dwoma hersztami szejchni. Złoto i marki wymienimy na ruble w banku w Grodnie. Połowę. Czemu? Bo tak mówię. Wygraliśmy, a zwycięzca bierze wszystko. Mamy prawo do reparacji. A to kto? Chrzanić go. Kim on jest? Kilku z naszych zabawiło się z jego córką czy wnuczką.
Что? Коробки потом, потом. Пудло на концу, najpierw obrazy. Я не понял. Что? И? А, ну она припадочная. И najwyraźniej jej to zaszkodziło. Кайфнула. А ten łazi za nami i się żali. Przegonić go. Jura! Co? My nie jesteśmy bandytami. A w takim razie kim? Odzyskiwaczami. Osobiście zastrzelisz winnych? Czy wyślesz ich przed sąd wojenny? Ja tego za ciebie nie zrobię. Ręka może mi zadrżeć, kiedy będę strzelał do braci. Kiedy stąd wrócimy, rozejdziemy się na zawsze. Tylko mnie нужны jeszcze wagony. Ojciec nie umiał być obojętny, nawet w Berlinie. Miał zasady. Kiedy okazało się, że jego żołnierz zgwałcił Niemkę, rozkazał go rozstrzelać. Po powrocie do Związku Radzieckiego Pawlenko wystąpiło o rozwiązanie jednostki. Najpierw jednak komendant wojskowy Kalinina przyznał im mordery. Łącznie 230 sztuk. Większość członków jednostki nie dowiedziała się, że ich dowódca był oszustem i tylko podawał się za oficera. Przywódcy sprzedali łupy i każdy poszedł w swoją stronę. Pawlenko miał jednak pecha. Reforma waluty z 1947 roku pozbawiła go większej części łupu. Co się stało? Nie masz apetytu? Mój kola. Może wódki? Trochę mam. Nie chcę. Dlaczego nie jesteś w pracy? Poradzą sobie beze mnie. Tato przyjechał, wujek Jura. Powitajcie gościa. Od razu mam apetyt. Mam sprawę, ale najpierw się napijmy. Wszystko ci wytłumaczę. Konstantiner chciał rozpocząć nową działalność. O charakterze identycznym jak podczas wojny. Ale tym razem z lepszą protekcją. Pawlenki nie trzeba było długo przekonywać. Miesiąc później przeprowadził się z rodziną do Lwowa. Oszuści wrócili do szyldu UVS numer 5. Powojenny chaos w zachodnich rejonach ZSRR paradoksalnie dawał ludziom Pawlenki poczucie bezpieczeństwa. UVS otworzyła wkrótce filię w Estonii, Mołdawii i na Białorusi. Pawlenko budował i umacniał więzi z urzędnikami państwowymi, wojskowymi, osobami prywatnymi i komisarzami za pomocą łapówek. Kiedy wyczuwał, że trafił na kogoś, kto nie bierze w łapę, zaczynał od kolacji, dobrego wina i drobnych upominków. Czasem wystarczyła łapówka, czasem urok osobisty Konstantinera lub po prostu autorytet związany z mundurem. Wpływy Pawlenki sięgały coraz wyższych kręgów władzy, zwłaszcza w Republice Mołdawskiej. Poczekaj. Nie wytrzymasz? Poczekajmy na resztę, wtedy się napijemy. Nasz gospodarz nie lubi alkoholików. Pracuje w Mołdawskiej Służbie Bezpieczeństwa. A to niespodzianka. Thank you.
Добрый день. Witajcie Mikołaju Maksymowiczu. С вами тоже, кажется, встречались. My się chyba znamy. Сметливый ты человек, из вас człowiek, ale nie zorientowaliście się, dla kogo pracujecie. Teraz się domyślam. Ну что? No, stare druhy. Старые друзья. За ponowne spotkanie. За встречу. Ну? Что принесли? Co przynosicie? Вот. To. Что такое? Czyli? Ларец? Куферек с инкрустацией. Рудниченко резал. Рудниченко сам сделал, тут артист-ремесленник. Да. Что извините? Жарты себе строите? Ты как? В środku są kluczyki do zdobycznego Opla. Ключи от трофейного Opla. Bardzo dobrze, świetna robota. Zapalcie sobie. Witajmy pierwszego sekretarza KC Komunistycznej Partii, Leonida Breżniewa. Towarzysze, z okazji Święta Ludzi Pracy znoszę toast za mołdawskich robotników i tych, którzy pomogli odbudować radziecki Kieszyniów. I za wszystkich tych, kto im pomagać stroić nasz nowy sowiecki Kieszyniów. Co? Вот видишь, Коля, как хорошо, что мы эту машину. Видишь, dobrze, że zostawiliśmy tam ten wóz. Niedługo po spotkaniu VS jeszcze bardziej rozwinęła skrzydła. Zatrudniała 400 osób w 20 oddziałach na zachodnich terenach kraju Rad. Oszuści mieli kontakty w partii na poziomie lokalnym, obwodowym, a nawet centralnym. Pionierzy, pomóżcie ojczyźnie. Banknoty wirowały w powietrzu. Zobaczyłem, że biegnie do mnie dwóch mundurowych. Major wyciągnął broń. Ale kazałem mu, żeby zagonił do pomocy pasażerów. Poszedłem z milicjantami, a żołnierze pilnowali roboty. Pionierzy i reszta zebrali całą kasę. Nie zabrakło nawet jednego banknotu. Sumienny mamy naród, prawda? Dawno nie widziałem Ludwika. Kleje? Gadałeś z nim? Niby o czym. Zamknąłem go w 6. magazynie, żeby ochłonął. Zamknąłeś? Tak. Przed wylotem. Kiedy? 10 dni temu. Czyś ty oszalał? Ten magazyn jest zamknięty. Nikt tam nie wchodził od miesiąca. No i? Człowieku, to nasz towarzysz. Chrzanić go. Na co mi towarzysz, który umie tylko chlać? Ile rubli już przepił? Rada miasta żąda 70%. Wal się razem z radą. Ani rubla nie dostaną. Z nimi nie można tak pogrywać. Nie będziesz się ze mną kłócił. Ani rubla. Bohater się znalazł.
Людвик, прости, я не... Людвику, не wiedziałem. Przepraszam. Wybacz mi. O, wo. Proszę. Dzierży je. Kupisz. Kup coś sobie. Nie gniewaj się. Tu nie bierzesz. Kol, nie надо. Daj mi popić. Kola nie trzeba, daj mi tylko wody. Racja, czekaj. Ludek, dawaj. Wstawaj, wychodzimy stąd. Idziemy. Słuchaj, no. Ale jesteś ciężki. Oprzyj się. O tak. Dzierż się. Tak. Dzięki. Weź pieniądze i daj żonie. Oddasz. Pasli. Idziemy dalej. My rozeszli z niej. Rozstaliśmy się. Na dniach. Przyszła do mnie i zagroziła, że jeśli nie zapłacimy, doniesie na nas. Tak jest gryz. Co делать будем? Co robimy? A co tu robić? Trzeba jej zapłacić. Nie jesteśmy bandytami, prawda? Bandyty, żeby tam. Prawda? My nie bandyty. Nie jesteśmy. Nie. Dobrze. No вот хорошо. Ludwik Rudniczenko nie dał pieniędzy byłej żonie. Pojechał za nie na wczasy. Prokuratura wojskowa dostała wkrótce anonimowy donos. Autor informował, że został oszukany i od miesięcy nie dostaje pensji. Pawlenko przestał płacić radnym, więc ci już go nie chronili i nie wycieszyli skargi. Dokument trafił aż na biurko Klimenta Woroszyłowa, marszałka ZSRR. Od tej pozornie drobnej sprawy wszystko zaczęło się sypać. Władze odkryły, że to organizacja przestępcza, działająca w pięciu republikach. Powołano komórkę, która miała się zająć UVS. Chodziło zwłaszcza o schwytanie Pawlenki. Najbliższych współpracowników i zblatowanych oficjeli. Aresztowanie wstrząsnęło aparatem władzy w Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Tam wpływy Pawlenki sięgały najwyżej. Stalin w pewnym sensie znudził się już czystkami i represjami. Zajął się korupcją. Gdyby Pawlenko zaczął zeznawać, sprawa mogłaby zaszkodzić samemu Leonidowi Breżniewowi. W interesie zarówno skorumpowanych urzędników, jak i ich przełożonych leżało więc, aby Pawlenko milczał. Idzie tam, smatry. Tam zajrzyjcie. Na czarny dzień. Schowajcie to na czarną godzinę. Lично do smotra nie będzie. Nie będzie dziś rewizji osobistej. Nakryli. Zakryła kosztowności chustką. Funkcjonariusze widać umówili się z mamą, że ich nie zabiorą. Zanim wyprowadzono mnie na korytarz, pod kamizelkę ktoś włożył mi duży, ciężki, złoty zegarek. Zrobiłem to, co chciałeś. Teraz twoja kolej. Musisz wziąć całą winę na siebie. Bierzesz wszystko na siebie. Jeżeli to zrobisz, nie będzie śledztwa na dużą skalę.
От судьбы не убежишь, Павленко. Не умкнешь losowi. Я не смог так долго. Если не я, сделает это кто-то иной. По что себя опирать? Что тебе так брыкаться? Я не брыкался. Я себя не опирал. Я walczyłem. Я бодался. Ты что, идейный? Czyli to była polityczna sprawa. Что ты там пишешь? Что там пишешь? Дочки. Листы до córki. Приговор то я. Wyrok na siebie napiszę w celi. Себе написать. Dokąd się nie spieszę. Wyspełniacie. Proszę, pułkowniku. Pawlenko zrozumiał, że los ludzi, którym przez lata się podlizywał, teraz zależy od jego zeznań. Oskarżono go o działalność kontrrewolucyjną, na co zareagował zdecydowanie. Przed sądem powiedział, owszem, byliśmy organizacją przestępczą. Podrabialiśmy dokumenty, trudniliśmy się spekulacją. Ale budowaliśmy solidne drogi oraz infrastrukturę dla całego kraju. Nie byliśmy kontrrewolucjonistami. Proces uderzył w wielu urzędników. Leonid Breżniew stracił stanowisko sekretarza mołdawskiego KC i został przeniesiony na mało ważne stanowisko w Ministerstwie Obrony. Pojechałyśmy do Moskwy, do więzienia Butyrki. Czekałyśmy w sali z długim drewnianym stołem. W końcu zjawił się ojciec. W mundurze oczywiście, bez pagonów. Chyba nie wiedział, co się dzieje. Wyglądał na zupełnie ogłupiałego. Mama powiedziała, żebym go ucałowała i postawiła mnie na stole. Podbiegłam do niego. Mam do dziś przed oczyma jego twarz, ale już nie wiem, o czym rozmawialiśmy. Wyrok wydano w roku 1954, już po śmierci Stalina. Skazani dostali od 5 do 20 lat więzienia. Z wyjątkiem Nikołaja Pawlenki. On został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Piętnaście lat później na wolność wyszedł Jurij Konstantiner, wspólnik straconego. Jego dalsze losy były równie zaskakujące jak sukces fikcyjnego oddziału. Ojciec siedział 15 lat w łagrze za działalność kontrrewolucyjną. Po wyjściu zatrudnił się w fabryce i doszedł do stanowiska jej wicedyrektora. Był to zakład wojskowy z załogą liczącą 6 tysięcy ludzi. To niemożliwe, żeby w tamtych czasach człowiek z kryminalną przeszłością w 10 lat zaszedł tak wysoko. Niemożliwe bez protekcji kogoś bardzo wysoko postawionego. Nie dowiemy się, dlaczego Pawlenko wziął winę na siebie i czy chronił jakiegoś urzędnika. Pewne jest tylko to, że gdy Jurij Konstantiner został zwolniony, podjechał pod niego samochód. Dokąd pojechał, nie wiadomo. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst i konsultacja Krzysztof Heimer. Czytał Daniel Załuski.